Nazywam się Magdalena Fikus i razem z panią Zuzanną Tepic prowadzimy tę kawiarnię, jak powiedziałam, od 20 lat, 19,5. Dzisiaj mamy, no wyjątkowo, wydaje mi się podniecającą, po państwa obecności też widzę, pani Tokarczuk powiedziała, że nie może, że pisze swoją mowę noblowską, przeczytamy ją w grudniu, więc jej z nami nie będzie. Ale są z nią, jest z państwem, są jej książki, które, jak powiedziałam, naprawdę warto jest czytać, bo są wyjątkowo, otwierają człowiekowi głowę. I o twórczości pani Tokarczuk, Olgi, rozmawiać będzie pan profesor Andrzej Mensfer, który był przez wiele lat przewodniczącym naszej Rady Naukowej i od początku przy Festiwalu Nauki. Słucham? Programowy. Festiwalu Nauki. To jest też nauka. No więc był przez wiele lat naszym wzorem i okrętem z panem Sosnowskim, który jest, nie wiem, dziennikarzem głównie, pisarzem, krytykiem. O, to też ciekawe. I oni porozmawiają, a my się nauczymy. Bardzo dziękujemy obu panom i proszę bardzo. Dziękujemy bardzo, pani profesor. Więc ja, czując się współgospodarzem tego spotkania, powiem parę słów o moim gościu, Jerzym Sosnowskim. Zacznę tak samo, jak on zaczyna swoją rozmowę z Olgą Tokarczuk, którą państwo mogą obejrzeć i słychać, tak, obejrzeć i wysłuchać w internecie. Nie będziemy udawali, że jesteśmy ze sobą na pan, bo znamy się już trochę lat. Jerzy Sosnowski jest historykiem literatury polskiej. Był i jest nauczycielem akademickim. Jest pisarzem, to bardzo powieściopisarzem, polecam państwu. Krytykiem, publicystą, przez sporo lat jednym z czołowych w Gazecie Wyborczej, przez wiele lat filarem radiowej Trójki, z której nowe kierownictwo rozstało się z nim w roku 2016, tak? Dobrze. A po szczęśliwie ukończonym procesie sądowym musiało mu wypłacić odszkodowanie, bo zwolnienie było nielegalne w sensie prawa. Ale to, że tu siedzi obok mnie Jerzy i że przyjął to zaproszenie, wiąże się z odległym wspomnieniem. Otóż rzecz dzieje się jakieś 20 kilka lat temu, w Sejnach, a dokładnie w byłym klasztorze na Wigrach, a jeszcze dokładniej tam są takie domki eremy, w takim eremie. Ja wtedy, to mam lat tak 50 z dużym okładem, a Jerzy jest młodym krytykiem wtedy, a my w nocy rozmawiamy o literaturze pięknej. I on w pewnym momencie mówi o Olga Tokarczuk, która w ogóle była po debiucie, może po pierwszych dwóch książkach. A ja byłem w tym wieku, w którym człowiek uważa, że właściwie to wszystko, co po nim, już nie jest warte specjalnego zainteresowania. I teraz po tym ćwierćwieczu, nie dlatego, że ona dostała Nagrodę Nobla, bo ja się do niej przekonałem wcześniej, w ostatnich latach, głównie przez księgi Jakubowe. No, teraz z wielką przyjemnością będę, mogę się tu kajać przed nim, bo on wtedy był zdecydowanym rzecznikiem i zwolennikiem Olgi Tokarczuk. I teraz będziemy rozmawiać tak, jak ten tytuł. Przymiotnik zostawiamy na koniec. Natomiast zaczniemy od rzeczowników. Drogi Jerzy, jak jest z podróżą w jej twórczości?
Dziękuję Ci bardzo za to wspomnienie. To ja zacznę w takim razie od podróży, tej pierwszej podróży, czyli od podróży Ludzi Księgi, tej pierwszej książki, ponieważ wydaje mi się, że po latach ja lepiej siebie tamtego rozumiem. Znaczy ja, wtedy to była kwestia intuicji. Mnie rzeczywiście wydawało się, że podróż Ludzi Księgi jest czymś intrygującym. Moim zdaniem, ale świadomie przechwaliłem trochę tę książkę, bo jestem zdania, że pisarze wymagają takiego ciepłego chowu. To znaczy, jak się pisze dobrze, to pisarz myśli sobie, nie, no aż tak dobry nie jestem i się mobilizuje. Znaczy, nie chcę powiedzieć, nie chcę zasugerować w ten sposób, że to jam sprawił, że to każda Nobla dostała, ale w każdym razie wydawało mi się, że warto tych ówczesnych debiutantów z początku lat 90. chwalić może nieco przesadnie, a oni spłacą inwestycje, by tak powiedzieć, taką emocjonalną. I akurat w przypadku Olgi Tokarczuk moim zdaniem się to sprawdziło. Ale dlaczego ta książka wtedy zwróciła moją uwagę? Ja sobie uświadomiłem wiele, wiele lat później, że sytuacja, proszę wybaczyć, Andrzej mnie przedstawił jako historyka literatury, więc będzie taki rys historyczny. Pierwsza twoja książka. Tak, to prawda. Moim zdaniem to wyglądało trochę tak, że na przełomie lat 80. i 90. myśmy w Polsce mieli jeszcze ciągle taki modernistyczny, w takim znaczeniu zachodnioeuropejskim, nie że młoda Polska, tylko modernizm, ta epoka tożsama z pierwszą połową XX wieku. Mieliśmy taki modernistyczny podział na literaturę wysokoartystyczną i popularną. To było bardzo silnie odbierane, jak teraz na SWPS-ie prowadzę zajęcia z literatury popularnej, to tłumaczę studentom, że to były takie czasy, że powieści kryminalne trzymało się albo w przedpokoju, albo w sypialni, ewentualnie w toalecie. Z całą pewnością nie w pokoju, w którym się przyjmowało gość. I w literaturze wysokoartystycznej dominowały takie trzy modele pisania. Znaczy, jeden to była gasnąca fala rewolucji artystycznej w prozie, czyli pomysł Henryka Berezy. Formacja, o której ja dzisiaj myślę cieplej niż wtedy myślałem, bo tam parę książek było chyba fajnych, tylko to był taki pomysł na prozę laboratoryjną, sprawdzającą, co można zrobić z polszczyzną. I to był pomysł, który się sprawdzał w latach 70., kiedy to wystartowało, ale kiedy historia przyspieszyła w 80. roku, to zaczęło być irytująco bezczasowe. Znaczy, to jakby to nie odpowiadało na to, co się działo wtedy. Irytująco bezczasowe. Drugi model to była od 89 roku głównie w postaci wznowień czy pierwszych oficjalnych wydań literatury emigracyjnej i trochę literatury krajowej związanej, bardzo silnie odczuwającej takie obowiązki, powiedziałbym, patriotyczne czy polityczne. I tu z kolei byłoby wszystko fajnie, tylko że z kolei z punktu widzenia, tylko tak, zwłaszcza jak się na to patrzyło z perspektywy rewolucji artystycznej, to były te książki jednak dość zachowawcze formalnie. I wreszcie trzecia rzecz, która była wtedy, mi się wydawało, najbardziej interesująca, to łże-dzienniki i dzienniki, czyli coś pomiędzy, nie wiem, książką Nowy Świat i okolice Konwickiego, a Kadencją Szczepańskiego. I tu nagle pojawia się jakaś dziewczyna, która pisze taką baśniową książkę o jakiejś grupie ludzi, którzy w XVII wieku na pograniczu w Francji i Hiszpanii szukają księgi, która objaśni sens życia i w dodatku przedostatni uczestnik tej wyprawy, umierając, odkrywa, że książką jest cały świat, a on jest bohaterem tej książki. Po czym ostatni, przepraszam, że jak mówi się teraz fachowo, spoileruję, ale ufam, że Państwo tę książkę znają. Przypominam, że ostatni uczestnik tej wyprawy dociera do księgi, tylko że jest analfabetą, więc nic z tego nie wynika. I to wszystko w dodatku jest rozpisane na rozdziały, które wyraźnie nawiązują do kolejnych kart Tarota. Więc z tego punktu widzenia, z punktu widzenia doświadczeń literackich naszych polskich, to było z kosmosu. Znaczy, ona była kosmitką z tą książką po prostu. I jednocześnie jednak, jak to właśnie, wtedy tego nie rozumiałem, to była moim zdaniem intuicyjna pewnie, ja nie wiem, czy Tokarczuk zdawała się z tego sprawę, reakcja na transformację polityczno-gospodarczo-społeczną. Ponieważ w świecie, w którym który był taki, no to był taki kapitalizm, ale właściwie taki laissez-faireism taki, gdzie mieliśmy się wszyscy bogacić,
Niektórym to wyszło, niektórym nie. W świecie, w którym niewidzialna ręka rynku miała wszystko wyregulować, co oznaczało przecież tak naprawdę, że wszystko jest przeliczalne na pieniądze, Tokarczuk pytała o sens życia i domagała się powrotu do duchowości. A ponieważ narzędzia, którymi się duchowość dotykało, tradycyjne w Polsce, czyli katolicyzm, zdążyły się mocno zużyć przez okres walki, bo przecież bycie katolikiem w latach 80. znaczyło przede wszystkim bycie antykomunistą, to w związku z tym ona sięgnęła po narzędzia inne, po jakieś nauki hermetyczne, tarota, po jungizm, po ostatecznie tam po drodze jeszcze był buddyzm pod spodem i tak dalej, i tak dalej. No i po Hessego, bo on oczywiście patronuje podróż ludzi księgi. I w tym sensie to była taka odpowiedź, która z pierwszej chwili, tak długo gadam, że już mikrofon odpadł, a ten też odpadł. Coś się stało. Ale wyraźnie na głośniki to nie idzie już teraz. No to ja spróbuję przypomnieć sobie doświadczenie wykładowcy. To jest spirytyzm. Tak. Następny książce. W tym momencie mogło się wydawać, że to jest rodzaj eskapizmu, że tutaj się tyle rzeczy zmienia, a ta nam nagle o duchowości, jak i poszukiwaniu sensu życia i tak dalej. Ale nie, to było wezwanie. Mam wrażenie, znaczy oczywiście nie wyłożone wprost, ona nie próbowała być moralistką, czy zwłaszcza moralizatorką, ale to było takie skierowanie uwagi do tej sfery w nas, która pozwala odróżniać działania dorzeczne od chaotycznej walki o byt. I co ciekawe, dalszy ciąg wyraźnie pokazywał, to aż zabawne, że to się tak wyraźnie układa, bo potem jest osadzenie tej baśni, tego z pozoru baśniowego myślenia w realiach historycznych, to jest EE, które jest w gruncie rzeczy opowieścią o tym dziwnym doktoracie Junga o medium spirytystycznym, ale to zostaje przeniesione do Wrocławia początku XX wieku. Potem jest mitologia rodzinna, czyli prawie jakie inne czasy, a potem jest mitologia miejsca zamieszkania, to znaczy Kotliny Kłodzkiej w domu dziennym, domu nocnym. I to, powiedziałbym nieco przewrotnie, że następnym krokiem jest Festiwal Góry Literatury, który się odbywa w tejże Kotlinie Kłodzkiej, ponieważ ludzie uwierzyli w ten mit, który stworzyła im Olga. Ostatnia ilustracja tego, co tutaj chcę powiedzieć, bo długo już mówię, ale jest anegdotyczna ilustracja tego procesu, o który mi chodzi, tego procesu, jak rzeczywistość społeczna w gruncie rzeczy reaguje, może zareagować na takie wezwanie do pozornego mistycyzmu. Jest takie opowiadanie w Grze na wielu bębenkach zatytułowane Bardo. Wiem od autorki. Kapliczce. Tak, wiem od autorki, że to jest realne miasteczko w Kotlinie Kłodzkiej. Wiem od autorki, że zafascynowała ją przypadkowa zbieżność tej nazwy z oryginalną nazwą tybetańskiej księgi umarłych, Bardo. I ona wymyśliła sobie opowiadanie, w którym zmyśla w pewnej chwili, no zgodnie z prawą fikcji pisarstwa, że w tym Bardo, jeżeli ja się nie mylę, jest konkurs szopek, zdaje się, taki od lat organizowany. Była taka szopka tam od stuleci. Tak, natomiast w opowiadaniu Olgi jest w związku z tym cały konkurs szopek. I jest dalej tak dokładnie jak u Baudrillarda, to znaczy mija jakieś 3 lata i z gminy Bardo do pisarki Tokarczuk przychodzi zaproszenie, żeby wzięła udział w jury konkursu szopek, który jak wiadomo od lat jest organizowany w Bardo. Podczas gdy nie od lat, tylko po raz pierwszy, a to, że od lat to wymyśliła Tokarczuk, tylko że zgodnie z ideą simulacrum, oni teraz się powołują na to opowiadanie Tokarczuk, że najlepszy dowód, że to od lat było organizowane, że Tokarczuk o tym napisała. W ten sposób rzeczywistość rezonuje nagle z wezwaniami takimi spirytualistycznymi Olgi Tokarczuk. Dziękuję. Znaczy umknąłeś mi z tą podróżą i zaraz do niej wrócimy, ale coś chcę powiedzieć o tych dwóch pierwszych powieściach. Ja najpierw zresztą czytałem to jest fatalny tytuł. No, nie można mnie.
Znaczy to są inicjały głównej bohaterki, która się nazywa, która jest, no, rzecz dzieje się w Breslau przed pierwszą wojną światową, która się nazywa Erna... Elsner. To, nie, Elstner. Nie Elsner, tylko Elsner. Elsner, moim zdaniem. Nie, Elster to był tutaj z Warszawy. TZ tam był, jest Elsner, moim zdaniem. A to możliwe, a nie ma. No. No, w każdym razie, co by mnie zadziwiło w obu tych powieściach, bardzo młodej autorki wtedy, no. Na dodatek, no, nie po studiach, prawie nie po studiach humanistycznych, ponieważ psychologia na Uniwersytecie Warszawskim już od dawna się do humanistyki nie zalicza. Tu patrzę z lękiem na Zuzannę Teplic. Otóż nie bywała zupełnie intuicja, przepraszam za określenie, nie znajduje innego, historyczno-kulturowa. Ona od razu czuje się bardzo dobrze w XVII-wiecznej Francji i w Breslau za Kaisera Willego. I ja, który troszkę znam tę Francję, może nawet lepiej od niej, a już bardzo dobrze znam Dolny Śląsk, bo ja jestem stamtąd też. Ja jestem czuły na te nazwy ulic, na architekturę, na wnętrza, na to wszystko, na filiżanki. Nie bywały żadne, wszystko. Znaczy to nie tylko o to chodzi, że nie ma błędu, bo nie mówimy o pracy magisterskiej, tylko że to jest zestrojone właśnie w taki sugestywny obraz jakiejś realności ludzko-kulturowej, że tak powiem. No i to potem będzie się rozrastać, ale o tym zaraz jeszcze pomówimy. Może wróćmy do tej podróży. No bo mnie się wydaje, dlatego to umieściliśmy w tytule, że ta podróż jest jakąś taką formułą sposobu widzenia przez nią rzeczywistości ludzkiej. I przypomnę Państwu, prawda, specjalnie wziąłem ten egzemplarz, który nie jest lekki, bo nie sposób jest spamiętać. No, dlatego muszę przeczytać Księgi Jakubowe. Albo Wielka Podróż przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych, opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. No, Wielka Podróż. No więc to powiedzmy, że podróż była jeszcze nawet wcześniej, ponieważ takim Vorgeschichte, taką przedakcją w stosunku do powieści Tokarczuk jest opowiadanie, które ona opublikowała chwilę przed ukazaniem się Podróży Ludzi Księgi. To było takie, chyba jest dalej, ale wtedy miało swoje złote lata, takie pismo poznańskie Czas Kultury. I tam się ukazało opowiadanie Tokarczuk pod tytułem Numery, które było owocem jej podróży, ale takiej podróży, jak to Polacy na przełomie lat 80. i 90. odbywali. Ona pojechała na zarobek do Londynu i tam się zatrudniła jako pokojówka w hotelu. Potem jak odbierała Bookera, to mówiła, że nie bez satysfakcji, że mieszkała w tym samym hotelu. I to jest bardzo intrygujące opowiadanie, które właśnie jest, jak dzisiaj myślę, taką przymiarką do biegunów trochę, bo ona oglądając, to jest opowiadanie wymyślone w ten sposób, że ona jako pokojówka, narratorka jako pokojówka chodzi po pokojach i domyśla się pozostawiony po kształcie pokoju, kto tam mieszka i co tam się w tych pokojach, co ludzie, którzy w tych pokojach zamieszkali, co mogą robić. Ta podróż, ja zastanawiam, ja mam wrażenie, że w tym długim tytule Ksiąg Jakubowych istotna jest ta imaginacja, ponieważ to jest podróż imaginacyjna i to jest bardzo często wbrew pozorom podróż do wnętrza siebie tak naprawdę. W tym sensie... Bo podróż istoty swojej tym jest, bo to nie jest droga, tylko podróż. Tak, więc w tym sensie mam wrażenie, ale mimo wszystko ja bym to podkreślił, dlatego że mam wrażenie, że to są właściwie, że już jakbyśmy byli tacy bardzo dokładni, to są dwie podróże, to znaczy są dwa kierunki. Jeden kierunek
to jest taka podróż właśnie będąca, no właśnie taką, no tak romantyczny topos podróży, która jest do przodu, ale i do środka, to jest właśnie podróż ludzi księgi. To jest niewątpliwie, to są księgi Jakubowe. W jakiejś mierze to jest także bo to jest podróż właśnie w miniony czas, w przeszłość Wrocławia, to jest prawiek. Ale jest też ta podróż z biegunów, to znaczy podróż jako takie chaotyczne ruchy Brauna, które nas wciągają i które nas rozpraszają w jakiejś mierze. I ciekawe, że Tokarczuk w biegunach, bo moim zdaniem bieguni są, niech się zwierzę, najdoskonalszą na razie artystycznie i książką. Księgi Jakubowe są... Księgi Jakubowe, przepraszam. Księgi Jakubowe moim zdaniem są dziełem o niebywałym rozmachu, ale w związku z tym na granicy rozpadu. Natomiast w biegunach mam wrażenie, że to wszystko jest pod kontrolą. Ale w biegunach nie ma potępiania współczesności, nie ma tam cywilizacji śmierci i tak dalej, tylko jest konstatacja, że sposób istnienia narzucany nam przez cywilizację, bo nawet nie jestem pewien, czy przez kulturę, polega na nieustannym miotaniu się i co wobec tego. Natomiast te podróże, które ona prowadzi, to są podróże w tym sensie imaginacyjne, że tu znowu anegdota. Ja miałem zaszczyt czytania opowieści o Ernie Elsner w wydruku. I pamiętam taką rozmowę. Ja jestem szczególarz. I w pewnej chwili się potknąłem na jednym i oczywistym anachronizmie w tej książce. I ośmieliłem się autorce powiedzieć, słuchaj, Olga, tam na tej, tam którejś stronie oni rozmawiają o rozmaitych takich niesamowitościach i pada określenie latające talerze. A jesteśmy w Breslau w roku tam 1960 może, to przed wojną pierwszą, podczas The Flying Saucers, to jest określenie, które się pojawiło w prasie amerykańskiej w roku 1947. Więc to jest 40 lat za późno. Weź wyrzuć te latające talerze. Po czym książka się ukazuje, ja aż z ciekawości oczywiście sprawdziłem, czy miałem wpływ na wielką pisarkę. Guzik, zostały te latające talerze. Pamiętam, że wtedy nawet się zrzymnąłem, ale teraz myślę, zastanawiam się, czy to nie było znowu świadome albo intuicyjne takie zasygnalizowanie, że jednak rekonstruujemy rzeczywistość z perspektywy. To znaczy, że rekonstruując ten... To jest trochę tak jakby, nie wiem, rzeźbiarz zostawiał jakąś niedoróbkę, pokazując, że to jest jednak rzeźba, a nie żywa istota. No. Znaczy, że to jest też opowieść o tym, który to opowiada. Tak, tak, w tym sensie. I że w związku z tym rekwizyty są przywołane, ale czytelnik ma nie zapominać, że to nie jest opowieść niewinna, że to jest opowieść jednak snuta po latach i że w związku z tym jest to raczej opowieść imaginacyjna o świecie, którego już nie ma, a nie rekonstrukcja świata, który tak jakby on był dalej. Tak też trochę tłumaczę, bo niedawno miałem taką rozmowę na spotkaniu towarzyskim, zgadałem się z pewnym profesorem socjologii, który oburzał się na księgi Jakubowe, że co za pomysł, żeby w XVII wieku ksiądz Chmielowski wchodził do sklepu prowadzonego przez Żydów. Że podziały klasowe w XVII-wiecznej Polsce, w XVIII-wiecznej Polsce, były tak silne, że to w ogóle nie wchodzi w grę i że to jest po prostu gruby anachronizm, że to niemożliwe, żeby taka scena była miejsce. Paweł Śpiewak? Nie. To taki socjolog, ale nie z uniwersytetu. Sytuacja była towarzyska, a ja czasem to Olgi Tokarczuk w przeszłości broniłem prawie do pierwszej krwi, więc też nie chciałem tak się nakręcać, bo powiedziałem aha i zmieniliśmy temat, ale myślę, że to jest też taki ślad tego, że księgi Jakubowe rekonstruują i są podróżą, ale w głąb raczej, że tak powiem po jungowsku, nieświadomości zbiorowej, a nie w głąb historii w gruncie rzeczy. Wiesz, mnie się zdaje, że ten profesor się mylił, bo jeśli chodziło o handel, to było nie sposób, żeby nie wchodzić do sklepów. Natomiast rzeczywiście tam jest bardzo ryzykowna, jest inna, ale ona jest konstrukcją. To znaczy to, że ksiądz Chmielowski odwiedza tego rabina, żeby dostać zohar. To raczej było wtedy niemożliwe. No, ale to jest bardzo mocno
osadzone w całej konstrukcji tej powieści. Jakby tego nie było, to nie mogłoby być może całej tej konstrukcji, bo by nie było tego wzajemnego przenikania. Także profesorowie socjologii się bylą często. Jeśli chodzi o podróże, zresztą to zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, że wyobraźnia Tokarczuk jest chyba rzeczywiście związana z podróżowaniem, także w tym sensie, że jedyna chyba jej książka, która jest konsekwentnie o zatrzymaniu się, czyli Ostatnie historie, jest książką w każdym sensie tego słowa depresyjną. I jedną z najsłabszych, niestety. Znaczy, to jest książka odrzucona zresztą przez czytelników. Ja myślę, że... Znaczy, ja nie bardzo lubię Ostatnich historii, ale też jak tak się patrzy na kolejne, na tak zwaną drogę twórczą, to rola tej książki jest moim zdaniem nieprzeceniona, czyli mówiąc językiem katolickim, to jest błogosławiona wina, że ta książka się ukazała, ponieważ to jest taki moment, w którym dochodzi do czegoś w rodzaju, czy ja wiem, dezintegracji pozytywnej. Wyczerpał się jeden model pisania, jest ta książka o śmierci, o umieraniu, o rozpadzie właśnie i o zatrzymaniu się w miejscu. Mam nadzieję, że nie zdradzam tajemnic, których nie powinienem zdradzać, że to się wiązało z zimą spędzoną tam w tym domu pod Nową Rudą. Tokarczuk kupiła taki bardzo uroczy dom po niemiecki, no bo jaki inny w Kotlinie Kłodzkiej. I w pewnej chwili, no wszystko było fajnie, tam ona właśnie jeździła na jakieś stypendia, krążyła i w pewnej chwili postanowiła spędzić zimę tam. A zima w Kotlinie Kłodzkiej to jest zima. Znaczy jak spadł śnieg, to się nagle okazało, że pisarka jest po prostu... Ta zima jest jak w tym, jak prowadzi swój pług przez kościół. Tak. Tam jest zima taka. Ja zresztą tam kiedyś, prawdę mówiąc, w tamtych czasach mniej więcej, kiedy powstawały chyba Ostatnie historie, ja tam ją kiedyś odwiedziłem zimą i tam rzeczywiście ja pamiętam taki moment, kiedy myśmy przez... No nie chcę przejść, 4 godziny próbowali wyjechać samochodem z napędem na 4 koła spod tego domu. I to się nie dawało zrobić. No i się okazało, że to już nie jest tak fajnie. To znaczy, że o jakimś ptaku kiedyś była taka legenda, że on żyje póki leci, a jak się zatrzymuje, to jak siada, to już potem nie może zerwać się do lotu i umiera. I to trochę było takiego, znaczy, że to zatrzymanie w ruchu jest jednak takim momentem, w którym dochodzi do jakiejś takiej właśnie zmierzenia się z czymś bardzo mrocznym, bo to jest próba zmierzenia się z po jungowsku mówiąc, takim archetypem cienia wyraźnie. Choć jednocześnie jest to pierwsza tak wyraźnie feministyczna książka Tokarczuk, która jest feministką, ale w tej książce ten feminizm jest taki niewymieszany z czymkolwiek innym. Zresztą znamienne, że jeśli ja pamiętam dobrze kolejność publikacji, to następna jest Anna In w Grobowcach Świata, taki cyberpunk, który jest z kolei opowieścią, kobiecą wersją zejścia do Hadesu. No więc jest to takie jakby komentarz do Ostatnich historii. Tak, byłam tam i wróciłam. To jeśli jest, że akurat ten kobiecy... Co właściwość pisarstwa Olgi Tokarczuk wdobył, to ja sobie pozwolę powiedzieć parę słów, dlatego że dla mnie to było właściwie jeden z dwóch albo trzech najważniejszych takich odkrywczych. Co to znaczy odkrywcze? Dla czytelnika. To znaczy, że on zaczyna widzieć to, czego przedtem w ogóle nie tylko nie widzi, ale w ogóle nie uświadamia się, że to w ogóle może być widziane. Jak wiadomo, w literaturze polskiej mamy całkiem niezłą reprezentację wybitnych autorek, pisarek. Ale żadna z nich... I jak, niestety ona sama się tak odkreśla i Jerzy to też powiedział, że ona jest feministką, otóż to jest kompletnie nieważne w jej prozie. Ponieważ ona odkrywa kobiece bogactwo świata, które dla mężczyzną jest niedostępne najzwyczajniej w świecie. Już nie będę mówił o najróżniejszych epizodach, ale nawet o...
o poszczególnych określeniach, o tym. Ja nagle zacząłem rozumieć, no, że to rzeczywiście jest ważniejsza półkula tego świata, na który ja dotąd widziałem no, tyle, co... Poświęciłem jej parę studiów, to nie jest lekcja, ale mniej więcej tyle, co u Marii Dąbrowskiej. No? A Olga Tokarczuk przerasta ją w tym sposobie doświadczania świata. Niebywale. No? To jest jedna z wielkich odkrywczych właściwości tego pisarstwa. No? Także i dlatego, że w pisarstwie ona się może manifestować w wypowiedziach, czy biorąc udział w manifestacjach publicznych na ulicy. Ale w pisarstwie ona jest mocniejsza, bo tam nie ma żadnych deklaracji. Ale jest widzenie świata bogate. Nie, to tak. Miałem na myśli, mówiąc tak. O feminizmie. Znaczy, jakby, jeżeli pisarka opowiada, snuje herstorię, tak, a nie historię, jeżeli opowiada o doświadczeniu kobiecym, to w taki sposób, że mężczyzna uświadamia sobie, że nie tylko, że czegoś nie widział, ale że nie wiedział, że nie widział, to nazywam feminizmem właśnie. Zdając sobie oczywiście sprawę, że ten termin w takim sensie, nie wiem, publicystycznym jest używany jako dosyć wąskie stanowisko polityczne, ale tu zgoda, tu mowa o czymś szerszym. Jakkolwiek życzliwość i poparcie Olgi Tokarczuk dla tych postulatów politycznych też nie ulega wątpliwości, ale rzeczywiście to nie jest proza walcząca, to jest proza opowiadająca. Ona się, tak, tak, no tutaj nie ma wątpliwości, nie ma sporu. Mhm. Czy jeszcze coś o podróży? No, powiedziałem tylko, bo mnie intryguje właśnie ta podróż w biegunach. Ja bym się upierał, że Bieguni to jest książka, która wyszła artystycznie doskonale Tokarczuk. I że ona właśnie opowiada, i to mnie intryguje, że bardzo łatwo przemiany wszelkie cywilizacyjne czy kulturowe opisywać albo z pozycji wyznawcy, albo kogoś, kto mówi, że kiedyś było lepiej. W biegunach tego nie ma, w biegunach jest po prostu opis, taki raczej zadający pytanie, co znowu z duchowością, bo upieram się, że to jest pytanie, które jest motorem jakby pisania Tokarczuk. Natomiast opis świata jest tylko taki o to, że tak istnieje kłopot, ponieważ Homo sapiens, które się adaptowało do rozmaitych warunków, ma znowu nowe warunki, do których musi się adaptować. I to moim zdaniem to jest jakby intrygujące w tej książce, że właśnie, że ona wykracza poza taki schemat, że to dobrze, że, albo że to fatalnie, że. Tylko jest po prostu w jakiś sposób ten świat dzisiaj urządzony. Zresztą niewątpliwie jest to też doświadczenie pisarki, która sama mi kiedyś mówiła, że tam dostała jakieś zaproszenie, co to mnie to by oko błysnęło. Ona mówi, wiesz co, znowu muszę wyjechać, naprawdę już nie mogę. Jako miłośnik podróży troszkę zaskoczyło coś we mnie wtedy, jak to usłyszałem. Ale bardzo trudno jest na pewno wiesz lepiej, ale w całej tej panoramie jej utworów bardzo trudno jest znaleźć takie miejsce na świecie, w którym i to są te światy, które mamy w naszym tytule, bo one są tu w sensie właśnie takim kulturowym, że znowuż powiem. Bardzo trudno jest znaleźć. Nowa Zelandia, proszę bardzo. Malaje, Singapur, proszę bardzo. A Góry Świętokrzyskie? Oczywiście. I tak dalej. Znaczy, bardzo trudno jest znaleźć mnie. I co więcej, to właściwie zawsze na mnie robi takie wrażenie, że chociaż to oczywiście nie są żadne reportaże ani rejestracje, ale że to jest tam dotknięte. Ona tam była. To nie jest
To gdzie jest bohaterka, jest, a to właśnie ta żyje z przygotowywania przewodników, to w tym, co w biegunach, ale to się też powtarza. No, w każdym razie to nie jest z przewodników, więc ona niewątpliwie ma też taką formułę sposobu bycia i bieguni są, tak, są ekspresją tego sposobu bycia. Ja dlatego, ja się zgadzam z Jerzym, że to jest znakomicie zrobiony utwór, tylko to nie są moje preferencje. Tak? Ja nie lubię utworów fragmentarycznych z założenia. Ja lubię wielkie, potężne konstrukcje, które są spójne i rzucają mnie na kolana. Z Księgi Jakubowej mnie rzucała, bieguni nie. Zaraz, dlaczego ta historia z tymi, ta moskiewska historia, aha, która jest świetna, przejmująca. Dlaczego ona w ogóle jest niedokończona? No, zostawia mnie autorka w ogóle w takim miejscu, w którym ja nie chcę zostać. A to jest niebywałe, bo to jest... To jest, i zaraz Jerzy to do ciebie skieruje, bo to nie chodzi, bo te, tak troszkę jak z tym feminizmem, to i ten ekologizm, że te zwierzęta, prawda? Ale to jest również z trudem wynajduje w literaturze polskiej wcześniej, no nowoczesnej oczywiście, powiedzmy od końca XIX wieku, no od Stefana Żeromskiego i Władysława Reybonta, pisarza, który w tak naturalny, co tutaj znaczy, że bez żadnego jakby wysiłku, bez tego moralistycznego pochylania się nad nędzą ludzkiego istnienia. Nie, ona tam jest, proszę przeczytać tę moskiewską historię, ona jest na samym dnie ludzkiego istnienia i jest tam u siebie, tak samo jak w arystokratycznym dworze francuskim z drugiej połowy XVIII wieku. Niebywałe właściwości. Proszę cię, to ja już nie będę... Nie chciałbym, żeby nasze spotkanie tak zaczęło buksować wokół biegunów, ale to w takim razie zdanie... Bądźmy uczciwi, kilkanaście zdań obrony. Po pierwsze, rzeczywiście, to jest powieść, sama autorka nazwała ten podgatunek powieści powieścią konstelacyjną. Ja ją czytałem, tutaj nie będę się powoływał na rozmowę z autorką, tylko powiem, że ja ją czytałem przez pryzmat takiej sesji naukowej, która się odbyła w roku 1994 chyba, tutaj w tym gmachu w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Badań Literackich. Ona nosiła tytuł Szybko i Szybciej. I na tej sesji Marek Bieńczyk, wtedy jeszcze nie autor Terminala, tylko świeżo upieczony doktor, on był świeżo po doktoracie z Zygmunta Krasińskiego, wystąpił z bardzo interesującym referatem, który spotkał się, mam wrażenie, wywołał szereg nieporozumień. On się odwoływał do takiego filozofa szybkości, Paula Virilio, o ile pamiętam. Virilio, przepraszam. Idea była taka, że on mówił o tym, że żyjemy w kulturze pyknoleptycznej. Pyknolepsja, wierzę Bieńczykowi, nie sprawdzałem tego, to jest taka choroba, która polega na tym, że chory na pyknolepsję zasypia na chwilę, na ułamek sekundy, czy też kilka sekund, czy kilkanaście sekund, nie wiedząc o tym. W związku z tym subiektywnie daje to taki efekt, że powiedzmy, jeżeli nasz pyknoleptyk siedzi w restauracji i czeka na to, żeby mu kelner przyniósł zupę, to nagle, ponieważ on nie wie o tym, że zasypia, w związku z tym nagle mu się ten talerz przed nosem zjawia nie wiadomo skąd.
Bieńczyk za Apolem Virilio twierdził, że wtedy, że wchodzimy w fazę cywilizacji pyknoleptycznej, nie w tym sensie, że pyknolepsja staje się chorobą masową, tylko że ona dobrze opisuje działanie mediów, które zasypują nas taką liczbą wiadomości, że my nie jesteśmy tych wiadomości w stanie złożyć w jakieś ciągi narracyjne, tylko nagle się, o tu kogoś zabili, o tu był jakiś zamach, a tu zmienili prezydenta, a tu się coś stało, a tu jakiś kryzys, a tu jakaś hossa. Nie wiemy skąd się wzięły rozmaite wydarzenia i nie wiemy czym się one kończą, ponieważ już jesteśmy zajęci czymś innym. I moim zdaniem te pomysły, wierzę, że tradycyjnego, mającego upodobanie do wielkich konstrukcji prozatorskich czytelnika to irytuje, ale moim zdaniem taka jest logika biegunów. To znaczy, że w momencie, kiedy opisujemy świat, w którym dzieje się wszystko szybko i szybciej, to naturalnym skutkiem jest tego także takie pyknoleptyczne traktowanie fabuł. To znaczy, coś się zaczyna, nie wiadomo jak się kończy, bo to nie jest jedyna wcale opowieść w tej książce, która nie ma puenty. To jest wszystko świadomie porwane, bo już idziemy dalej, bo już jest następna historia. To moim zdaniem jest w tym sensie przemyślany chwyt artystyczny, który może irytować, to zgoda. Teraz jeszcze o właściwościach takich pisarskich. Więc bieguni też są dobrym przykładem, ale moim zdaniem właśnie księgi Jakubowe są najbardziej szczytowym osiągnięciem, ale to jest już od początku. W prawieku to jest bardzo, to jest trzecia książka, wczesna. No. Też z trudem znajduje porównania w literaturze polskiej. Może tam w innych by się jest taki termin literaturoznawczy, który od Bachtina pochodzi, polifonia, po polsku mówiąc wielogłos. Ona potrafi pisać wszystkimi głosami. To jest niesamowite. Proszę sobie zrobić, choćby w biegunach, zrobić już nie mówię o księgach jakubowych, za jakiś czas magistranci na polonistyce będą to robić, katalog postaci, słownik postaci, ale chodzi o to znakomity naszego nieżyjącego kolegi Andrzeja Makowieckiego, słownik postaci literackich. Taki słownik postaci Olgi Tokarczuk już można zacząć sporządzać. Ale czym się charakteryzują te postacie? Że one są całą symfonią, całym niebywałym właśnie wielogłosem mówiących. No? Jak w tej rozmowie z tobą, którą oglądałem przed przyjściem tutaj, ona mówi w pewnym momencie, że właściwie to ją taka sytuacja reżysera, który troszkę jak w teatrze lalkowym, który tak rozmieszcza te postacie, te ludziki i puszcza je w ruch, to ja się buduję przeciw temu, bo moim zdaniem ona jest w tych postaciach, ona nimi nie manipuluje, ona za każdym razem jest w nich i mówi ich głosami. Prawda? To jest bogactwo na ucho, nieporównywalne z niczym w literaturze polskiej. Okazuje się, że 25 lat po wspomnianej przez Andrzeja rozmowie w Sejnach, mój znakomity gospodarz tego spotkania jest większym entuzjastą Tokarczuk niż ja. Sądziłem, że to niemożliwe, ponieważ moim zdaniem aż tak dobrze to nie jest. Mnie się wydaje, że to zjawisko, o którym mówisz, ta wielogłosowość taka bachtinowska,
zwłaszcza jeżeli będziemy przyglądali się jaką odmianą, że te, każda postać mówi trochę inną odmianą polszczyzny, bo myślę tutaj o takiej czysto lingwistycznej stronie, to jest cecha pisarstwa Tokarczuk od biegunów dopiero. Wcześniej, i to pamiętam zarówno z wywiadów, jak i z prywatnych rozmów, jak i z czytania. No w prawieku, nie? Moim zdaniem, jakby się przyjrzeć robocie takiej właśnie czysto językowej, to te postacie były zawsze bardzo przemyślane pod względem psychologicznym. W tym sensie wykształcenie Tokarczuk widać było może nawet aż za nadto trochę, tak. W EE czy w prawieku innych czasach. Ale to zróżnicowanie psychologiczne moim zdaniem nie odciskało się tam na języku, co więcej nie mogło się odciskać, bo Tokarczuk właśnie w takiej alergicznej reakcji na rewolucję artystyczną w prozie bardzo nie lubiła grzebać w języku. To znaczy język miał być możliwie neutralnym wehikułem przekazywania obrazów i to było zarówno na poziomie deklaracji, w wywiadach, jak i moim zdaniem to było widać w prozie, że wszyscy ci bohaterowie zróżnicowani psychologicznie mówili taką przyzwoitą, porządną polszczyzną z końca XX wieku w gruncie rzeczy. Po czym się pojawiają bieguni, to jest pierwsza przymiarka do tego, żeby coś wyraźnie zmienić, i potem księgi jakubowe. Ja pamiętam, jak księgi jakubowe, miałem wtedy jeszcze ten komfort, byłem przez chwilę freelancerem, to bardzo niefajne jest, jak się okazało, przynajmniej dla mnie, ale freelancer ma trochę czasu, więc ja byłem w stanie zaaranżować sobie sytuację, która pozwoliła mi przeczytać księgi jakubowe w 3 doby. Znaczy, żona przynosiła mi jedzenie do pokoju, więc też żonie to trochę zawdzięczam, że nie robiłem żadnych obiadów, nie zmywałem naczyń, tylko siedziałem i czytałem. Bo byłem bardzo tego ciekaw, a do tego, prawdę mówiąc, miałem do napisania szybko recenzję dla Więzi, dla kwartalnika Więź tej książki. I pamiętam, że głównym moim takim zdziwieniem na pierwszych kilkunastu stronach jest, że nagle ta znana mi dobrze i bardzo przeze mnie ceniona pisarka do tego stopnia potrafi obsługiwać rozmaite rejestry polszczyzny, stylizować ją na rozmaite sposoby. Moim zdaniem w książkach do domu dziennego, do ostatnich historii włącznie, tego nie ma. Znaczy, że ona jakby tego się jeszcze nauczyła. Znaczy, to... Ja Państwu, skoro ja nie przedstawiając go, nie wspomniałem o tym, że jest komentatorem kwartalniku Więź. Ja Państwu bardzo polecam komentarz po Nagrodzie Nobla, po wiadomości o Nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk. A o tym, jak ona pracuje w języku, to mam dla Państwa takie pytanie. Jaki grzbiet mają sarny? To jest pytanie z prowadź swój pług, bo przez kości umarł. Co? Nie. To nie chodzi o sierść, panie redaktorze, tylko o grzbiet. Doskonały. To jest cytat. Sardy mają grzbiet doskonały. Przecież to jest bardzo proste, tylko nikt z nas na to nie wpadł. Może byśmy się czasami teraz zajęli, bo ja coś o czasie jeszcze chciałem powiedzieć, ponieważ czas się pojawia z kolei w prawieku i innych czasach, ale idąc tutaj pomyślałem sobie jeszcze, że trzeba powiedzieć o pewnym specyficznym aspekcie czasu, który z kolei do biegunów, bo potem to już niekoniecznie, ale do biegunów był, wydaje mi się, bardzo ważny, mianowicie o czasie dzieciństwa. W pewnym szczególnym sensie tego słowa. Otóż, ponieważ ja byłem rzeczywiście w latach 90. takim krytykiem literackim związanym z tą formacją taką rówieśniczą, bardzo byłem żarliwym krytykiem, to się trochę krytykiem, a trochę akwizytorem, prawdę mówiąc. Krzysztof Warga nawet kiedyś palnął, że ja jestem szalikowcem nowej literatury właściwie. To już jest taki kibic, który właściwie za chwilę będzie ustawki robił, żeby mu nikt nie mówił, że to nie jest ciekawa literatura.
To dość dokładnie też pamiętam, jakie zarzuty formułowano wtedy. Nie będę okrutny, ale dodam tak między nami, że pamiętam również dokładnie, kto formułował te zarzuty i bardzo mnie teraz cieszy, jak czytam po Noblu, że to wszyscy oni się od razu poznali na Tokarczuk. To ja w pośmiertnych pamiętnikach zostawię parę czułych wspomnień. Ale dobra, to zostawmy, nie bądźmy małostkowi. Natomiast pamiętam, że jednym z takich zarzutów bardzo charakterystycznych dla tego przejścia z modernizmu w postmodernizm, to był zarzut, że te książki się dobrze czyta. To był zarzut, ponieważ modernizm jednak nas nauczył, że jak książka się dobrze czyta, to jednak, no to najbrutalniej, to podejrzane. Znaczy to trochę tak jak to Krzysztof Zanussi kiedyś w jakimś wywiadzie, ale on chyba, no nie, to błyskotliwy człowiek, ale chyba jednak dość serio powiedział, że on jest nauczony w domu, że jak książka ma na druk bestseller, to się oddaje służącej tę książkę, bez czytania. I jednak to była bardzo charakterystyczna formacja Pomocy domowej. Pomocy domowej. Nie, on chyba powiedział służącej. No, on mógł. To było jednak takie przekonanie, że poważna literatura jest wyzwaniem dla czytelnika i że czytelnik, że dopuszcza go do komitywy w tym sensie, że te dzieła najpoważniejsze są, jak Umberto Eco przykazał, otwarte, to znaczy domagają się głębokiej interpretacji, żeby się w ogóle złożyć w jakąś sensowną całość. W związku z tym to prowadziło, zwłaszcza pod piórem odrobinę mniej utalentowanych mistrzów, do książek, które się studiowało, a nie czytało. Czyli ja, o ile jeszcze jestem w stanie uwierzyć, że jak ktoś bardzo lubi pobawić się formą i ucieszyć się, że autor jest pomysłowy, to można jeszcze być może czytać dla przyjemności Ulyssesa Joyce'a, ale Finneganów Trent Joyce'a dla przyjemności czytać się nie da. Ja pamiętam, jak, bo wspomniałeś o profesorze Makowieckim, nieodżałowanym szefie, którego bardzo czule wspominam, to wspomnę jeszcze jednego ważnego dla mnie bardzo nauczyciela z okresu studiów, który też nas zostawił tutaj, Tadeusza Komendanta. Pamiętam, jak Tadeusz Komendant starał się wzbudzić we mnie miłość do książki Leopolda Buczkowskiego Kąpiele w Lukka. To jest powieść, która jest zbiorem zdań, z których każde zdanie jest niezwykle urodziwe, tylko że te zdania z założenia do siebie się nie prowadzą żadnej opowieści. Znaczy każde zdanie jest izolowane. I jest to, jak tłumaczył komendant bardzo błyskotliwie, zapis takiego świata, który się rozpadł w wyniku doświadczenia wojny. I to jest świetnie brzmi, to bardzo błyskotliwe. Czarny potok był lepszy. No tyle tylko, że ja pamiętam swój mozu, z którym wielbiąc komendanta próbowałem się przebić przez tę kąpielę w Lukka i ja po mniej więcej 10 stronach już wiedziałem, jak to jest zrobione. Znaczy, komendant mi to powiedział, nie to, że ja byłem taki błyskotliwy czytelnik. Więc ja widziałem już ten rozpad świata i z przerażeniem myślałem, że ja będę ten rozpad świata musiał śledzić jeszcze przez 200 stron. Wydawało mi się to troszkę nadmiarowe, by tak powiedzieć, takim komunikatem nieco redundantnym. A z drugiej strony właśnie, więc z jednej strony były takie książki, które się studiowało, z drugiej strony była literatura, którą się dobrze czytało i trzymało się ją w toalecie albo w przedpokoju. I teraz zastanawiałem się nad tym, że Tokarczuk wchodzi przypadkowo moim zdaniem w literaturę w momencie, kiedy my już znamy Imię Róży, Pachnidło, 49 idzie pod młotek pęczona, za chwilę będziemy mieli tłumaczenie Pilej Wina, który w końcu też ma ten pomysł, że książka ma być fajną opowieścią, ma po prostu wciągać, ma być przyjazna dla czytelnika, by tak powiedzieć. I pomyślałem sobie o takim doświadczeniu, tym razem filmowym, bo to profesor Menzel mnie nauczył, żeby kulturę widzieć w całości, żeby kojarzyć rozmaite zjawiska ze sobą, bo wtedy się dopiero coś rozumie. Mianowicie pomyślałem sobie o takim doświadczeniu filmowym mojego pokolenia, bo mam tę przyjemność być rówieśnikiem dokładnie Olgi Tokarczuk, rocznik 62. Uświadomiłem sobie, że to było trochę tak, że myśmy w czasach licealnych, dzięki cyklowi Filmoteka Arcydzieł w telewizji polskiej obejrzeli taką klasykę modernistyczną kina i dowiedzieli się wtedy, że nasze dziecięce oglądanie Winnetu na zasadzie to on uratuje Apanachi czy nie, to jest właśnie dziecięcą fazą, to trzeba porzucić, ponieważ nie sposób w ten sposób oglądać Bergmana, nawet Felliniego czy Antonioniego.
Po czym przychodzą lata 80. dla kina bardzo niedobre, dla kina w Polsce i w tym mrowie okropnych filmów, które były pokazywane w kinach, nagle pojawia się kino nowej przygody. Poszukiwacze zaginionej Arki, pojawiają się ostatnie bliskie spotkania trzeciego stopnia, pojawia się E.T. E.T., które jak sprawdziłem dzisiaj, płyta z DVD z E.T. jest sprzedawana jako kino familijne, ale ja dobrze pamiętam, że się na ten film chodziło, sądząc raczej, że to jest coś tak jak z dedykacją do Małego Księcia Saint-Exupériego, że to jest film dla dorosłych, którzy byli kiedyś dziećmi. I te filmy przypomniały nam, że opowieść fabularna, filmowa czy powieściowa ma radować dziecko w nas, ponieważ ma nam ciekawą historię opowiadać, a potem ta historia ma być jeszcze mądra. I wtedy Jerzy Sosnowski napisał powieść Apokryfa Guai, polecam. Starałem się, prawdę mówiąc. Tak, to jest trochę takie doświadczenie, jak jesteś już tak uprzejmy, wspominasz, że tam jakąś powieść napisałem, tak. I teraz, tak, to rzeczywiście był ten pomysł. I teraz mam wrażenie, że Tokarczuk jakby przywraca dziecko w czytelniku, to znaczy opowiada, nie wstydzi się tego, że jest tyle książek do przeczytania, że powieściopisarz, jak zaczyna snuć historię, to na początek ma być ciekawie, wciągająco, mamy wejść w rezonans z emocjami czytelników i tak dalej. Przy Księgach Jakubowych i przy Biegunach to nie jest takie oczywiste moim zdaniem, bo jednak to są już dzieła, które no, nie mogły być chyba prościej napisane. Natomiast jjak się czyta właśnie w końcu z perspektywy Ksiąg Jakubowych broszurowe, Podróż Ludzi Księgi, no Prawiek jest trochę dłuższy, ale też nie jest bardzo długi, to są krótkie rozdziały, które się łatwo przechodzi. To jest moim zdaniem w tym sensie jest właśnie to są takie książki apelujące o to, żeby ten czas dzieciństwa w sobie obudzić. Nie po to, żeby być infantylnym, tylko żeby przypomnieć sobie radość czytania, taką najprostszą radość czytania. Dziękuję bardzo, Jerzy. Ja myślę, że my teraz poprosimy Państwa, jeśli to, cośmy powiedzieli, zdanie powiem. Jakoś, tak. Ja osobiście, może to jest wstęp do tej dyskusji, ja osobiście z ogromną przyjemnością słuchałam, jak panowie sobie rozmawiacie, przerzucając te tematy. W pewnym sensie było to, skojarzyło mi się z o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Czyli mamy tutaj biegunów i księgę. Andrzej mówi, że nie lubi takich krótkich, urwanych, to znaczy, że nie lubisz opowiadań. Że są, powiedzmy, Alicji Munro opowiadania, są takie, że nigdy nie wiesz, co jest na końcu. Dlaczego to się już skończyło? No, ale to się nie będę mądrzyć. Mi się strasznie ta rozmowa podobała. Może Państwo macie jakieś uwagi, jakieś refleksje, jakieś pytania, to bardzo prosimy. Słucham? Nie, nie, siedziałaś na ziemi, to było ci ciężko. To jest właśnie pani Zuzanna Teplic, o której mówiłam, że razem robimy tę kawiarnię od lat. Zresztą państwo oczywiście panią znacie. No więc ktoś chciałby coś powiedzieć po świeżej lekturze? Ja bardzo dziękuję za tą panu dyskusję, ale ja tak słuchałam i jestem codzienną czytelniczką poranną Ksiąg Jakubowych. Podziwiam to, co pan powiedział, że przeczytał pan tą książkę w 3 doby. Ja jestem po Księdze Mgły, którą przeczytałam i to jest pierwsza część. I powiem szczerze, no jak młotem po prostu mnie to uderzyło. Jest to książka absolutnie niezwykła. Wciąga no, jak w zupełnie jakieś inne światy. Niesamowita zupełnie, ale może nie o tym, bo dzisiaj znalazłam na 802 stronie, bo księga się toczy od 902 maleje, prawda? Tak, jest tam przepiękny wiersz, taka forma modlitwy. Coś naprawdę absolutnie niezwykłego. Ja sobie to skopiowałam, przepisałam i zachowałam. Wspaniała rzecz. Uchroń mnie od zranień.
Przepiękna sprawa, ale ja nie o tym. Ja chciałam panów zapytać, co z tego, co pisze autorka, zrozumiał Komitet Noblowski? Bo to jest coś tak absolutnie odległego od tego, co, o czym w ogóle no, możemy przeczytać. Są tak zupełnie inne światy, zupełnie inne wrażenia, zapachy, smaki. Tam się wszystko widzi. Ten biały płaszcz, w którym wchodzi jeden z bohaterów, brudne skarpety, białe i brudne sandały, prawda? I to wszystko ma takie szczegóły, no w ogóle niesamowite. Kosmos zupełny. I tutaj właśnie ten Komitet Noblowski, który jestem niezwykle ciekawa tego, co usłyszymy od autorki na tej informacji. Ja myślę, że trzeba niewątpliwie powiedzieć o kunszcie tłumaczy. To znaczy, że to musiały być dobre tłumaczki. Zapewne, tak. Nie, ja tylko powiem jeszcze rzecz jedną, której nie powiedziałem, a powinno się powiedzieć. Olga Tokarczuk, bo oczywiście nie wiem, co siedzi w głowach Komitetu Noblowskiego, na dodatek przyznając równolegle nagrodę Peterowi Handke, no to oni, żeby tak powiedzieć, poszli po skrzydłach, prawda? Ale o to mniejsza. Olga Tokarczuk, z ważnych pisarzy polskich, to był pewno nie wszystkich, ale XX wieku, ostatnim pisarzem polskim przed Olgą Tokarczuk, który nie miał kompleksu europejskiego, to znaczy nie miał tego, ach, oni nas nie rozumieją, albo są gorsi, albo lepsi. Jak nie rodzinna Europa, to barbarzyńca w ogrodzie. No zawsze to u największych. Myśliwski, ale troszkę inaczej. Znaczy, u niej tego w ogóle nie ma. Ona jest, gdziekolwiek jest, jest u siebie. Nie musi się w Moskwie jak w domu. W Londynie, proszę bardzo, w Grecji i tak dalej. I w ogóle nie ma tej dramaturgii tego polskiego, czy tego wschodnioeuropejskiego, czy środkowoeuropejskiego pytania o to, kim jesteśmy. No? Proszę bardzo, jak jesteśmy przy księgach jakubowych, to one są opowieścią o baroku. Elżbieta Drużbacka jest wielką, wybitną poetką. Barokowo rzecz dzieje się na przełomie baroku i oświecenia. Ona to widzi bardzo dwoiście. Ten Benedykt Chmielowski od Nowych Aten, który jest anegdotycznym półgłówkiem w literaturze polskiej. No tak było przez wieki, znaczy może nie przez wieki, przez kilkadziesiąt lat, co zostało ustanowione przez błogosławionej pamięci Jana Józefa Lipskiego, który wydał taki wybór ze swoim wstępem za moich lat studenckich. Co ona widzi w tym Chmielowskim? Encyklopedysta jest zapowiedzią oświecenia. W tym, czym się kończą księgi jakubowe, które są opowieścią o okropnych perypetiach szarlatana, mistyka, sekty z nim związane i tak dalej. Odbywają zawsze właśnie wielogłos. Równoległym bohaterem jest lwowski okulista, przepraszam, lwowski optyk, który szlifuje szkła do okularów. Aszerą się nazywa. Aszer w końcu ląduje w Wiedniu, chodzi do kawiarni, żeby czytać gazety. To się dzieje w kontekście tych niebywałych zupełnie wydarzeń średniowiecznych właściwie. I co czyta? Rozprawę takiego filozofa z Königsbergu pod tytułem Was ist Aufklärung?
I te naprawdę ona w niebywały sposób panoramę takich akcentów, zjawisk, wielowątkowości, wieloaspektowości, wielogłosowości rzeczywistości, w której jesteśmy, mistrzowsko. Być może to Komitet Dąbrowski pojął. Nie można tego z góry wykluczyć. Jeśli wolno, ja bym tylko dorzucił, że zwrócił mu uwagę, że jeśli ja dobrze zrozumiałem decyzję Komitetu Dąbrowskiego, to dwie książki były rozstrzygające, czyli Bieguni i Księgi Jakubowe, czyli Bieguni, którzy są książką internacjonalistyczną w gruncie rzeczy. Znaczy, to jest książka, która nie opowiada o doświadczeniu naszym, jakimś szczególnym, a Księgi Jakubowe jakkolwiek opowiadają historię, która się rozegrała na terenach dawnej pierwszej Rzeczpospolitej, ostatecznie opowiadają o narodzinach no co najmniej połowy Europy. Znaczy to jest opowieść także, w której te dziwaczne historie, które się dzieją w Polsce, na terenach polskich, z udziałem zresztą wielu nacji, bo to jest też świadoma polemika z Sienkiewiczem wyraźna, w końcu owocują oświeceniem, ale i romantyzmem, bo przecież tam z kolei są też zapowiedzi, że no tam jest wykorzystana ta legenda o tym, jakoby matka Mickiewicza była jedną z frankistek. Więc to jest akurat mnie nie zaskoczyło, że te dwie książki miały taką łatwą drogę. Mnie bardziej zaskakuje to, że się Amerykanom spodobała książka Prowadź swój pług przez kości umarłych, która wydawała mi się bardzo lokalna z kolei. Ale mój Boże, no, myśmy się, znowu pokoleniowo powiem, zaczytywali literaturą iberoamerykańską. Ja naprawdę, jak kiedyś rozmawiałem ze specjalistą od Ameryki Południowej i dowiedziałem się, o czym naprawdę jest 100 lat samotności, to nie mogłem spać potem, bo się okazało, że ja czytałem zupełnie inną książkę, ponieważ w większości symboliki tej książki my nie rozumiemy tutaj i podkładamy pod to zupełnie inne znaczenia. No, na tym też polega siła dobrej literatury, że daje się, że jest wehikułem dla rozmaitych wyobrażeń. Może jeszcze ktoś z Państwa. Jeżeli nie, to myślę, że tak. Po pierwsze, myślę, że wielu z Państwa, którzy już mają w domu książkę, parę książek Olgi Tokarczuk, ale nie wszyscy, nie wszystkie czytali, to na pewno się rzucimy dzisiaj wieczorem do oglądania, czytania i to nas wciągnie. Poza tym chciałam ogromnie podziękować profesorowi Metzelowi i panu Jerzemu Sosnowskiemu, ponieważ dali nam wiele przyjemności przez ten wieczór, nawet mówiąc tak pięknie, mówiąc o książkach, których niekoniecznie czytaliśmy. Ja się muszę przyznać, że księgi mam, ale jeszcze nie czytałam, więc też coś przede mną. Bardzo dziękuję i Państwu dziękuję.